Sportowa rywalizacja i znakomita zabawa. W Dąbrowie odbył się 22. turniej tenisa stołowego imienia Kazimierza Turko. Turniej ping-ponga od 22 lat jest kontynuowany co roku. Na tej sali zbierają się różne kategorie wiekowe. No i przede wszystkim, co ważne, że chcą. I zawsze jest tłumnie. To jest też tradycja. Współorganizatorem tegorocznego turnieju był samorząd województwa opolskiego. Bardzo trudna dyscyplina, której ja się nigdy nie nauczyłem, ale to taki miły sposób na spędzenie niedzieli. Tenis stołowy jest tradycją w gminie Dąbrowa. Przez wiele lat odbywały się te turnieje. Później przez pandemię przez kilka lat nie było, no ale jest tutaj duża społeczność tenisowa. W naszej szkole też trenują sobie popołudniami ping-pongiści, przychodzą tenisiści. Choć każdy przystępował do rywalizacji z chęcią wygranej, to jednak kluczowa była integracja i aktywne spędzenie czasu. Jak się uda, to i z pucharem, z chęcią wyjadę. No, z tatą zacząłem grać w domu i w szkole też. Ja też tak podobnie. Mój opa zaczął grać pierwszy. I potem tak w szkole się jakoś to rozwinęło. Nie chodzi o wygraną, tylko o zabawę. Znakomita frekwencja i doskonała organizacja turnieju pozwalają wszystkim zawodnikom snuć plany na kolejną edycję zawodów.